dzień dobry, tutaj łaskoń niukej. Dzisiaj opowiem historię energetyka. To może procesycja ujeksien i ECH epiachicie. Witajcie drodzy widzowie, z tej strony UK, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam o napojach, jakimi są energetyki. Tak, energetyki, jak pewnie część z was już wie, są to napoje oparte głównie o kofeinie, no i tam jakichś składnikach, co po prostu wiecie, no mają was na celu pobudzić. Głównie często stosuje się te napoje w puszkach. Ja to pamiętam, jak kiedyś byłem w stanie wypić naprawdę bardzo duże ilości i ogólnie ja pamiętam, jak piłem te energetyki po kilka nawet puszek dziennie. No i zacząłem pić tak bodajże w pierwszej klasie technikum, bo wiecie, no po prostu chciałem się jakoś pobudzić, nie? No i wiadomo, energetyk to taka rzecz, co po prostu pozwala wam na, wiecie, szybki, wygodny po prostu pobudzenie. Jednak no, ma to niestety też swoją cenę, ponieważ przez to, że wiecie, tam pobudza to niezbyt dobrze, oddziałuje to na organizm w dłuższej perspektywie. No i po prostu tu w moim przypadku to niezbyt dobrze się skończyło. I tak, na początku jak to piłem, to po prostu wiecie, czułem to, jak rzeczywiście jest ten przypływ energii, nie? Jednak po pewnym czasie, kiedy to piłem, to po prostu z czasem przestałem odczuwać ten efekt i musiałem pić więcej i więcej. A to też, jak wiadomo, niezbyt dobrze oddziałuje na portfel, ponieważ no, trzeba było po prostu tego kupić, ale czy to dlatego, że drogie, to nagle przestałem to pić? No nie. Przestałem to pić znacznie bardziej poważniejszej przyczyny, jaką jest chociażby to, że miałem atak kolki nerkowej. Tak. Przez to, że miałem atak kolki nerkowej, byłem zmuszony po prostu zrezygnować. No i przez to, że miałem atak kolki nerkowej, to wiadomo, musiałem wezwać karetkę, bo to naprawdę jest bardzo silny ból, któremu raczej nikomu nie życzę. Nawet wam, drodzy hejterzy, abyście nie musieli tego przeżywać. No i wtedy tam na SOR-ze pani urolog powiedziała mi, że po prostu nie powinienem pić energetyków. Nie jestem pewien, czy to rzeczywiście przez energetyk miałem takie spustoszenie w organizmie, ale po prostu no, niezbyt dobrze się to skończyło i pani urolog powiedziała mi, że bym pił, wiecie, przynajmniej 2 litry wody czy tam płynów dziennie. Tak. I przez to, że po prostu nadmiernie piłem te energetyki, musiałem też zmienić przyzwyczajenia. Nie było to łatwe to rzucić. Pamiętam, że po prostu miałem ten zestaw taki uzależniowy, ale ostatecznie opłaciło mi się, gdyż wiecie, dzięki temu, że nie piję już tego, to na przykład nie mam już tylu pryszczy. Zmniejszyły mi się też wydatki. Bo jak wiadomo, na energetyka to można było wydać nawet 6 zł. Chociaż nie piłem za często takich, głównie piłem te tańsze, ale i tak jak się piło dużo, to uważam, że no, miesięcznie to nawet 200 mogły iść na to. Zakładając, że przynajmniej dziennie się wypiło 2 takie puszki. No i też pomimo tego, że nie piję już tych napojów pobudzających, to mam wrażenie, że jakoś mam znacznie więcej energii, bo po prostu przez to, że wiecie, już nie piję tak bardzo intensywnie tych energetyków. Po prostu wystarczy mi to, że wiecie, napiję się wody,
zjem coś, po prostu co, no po prostu coś zjem. No i właściwie jestem pobudzony, no, mam energię do działania. Co najciekawsze, kiedy zacząłem pić znacznie więcej wody, bo właściwie ludzie zapominają, że te wszystkie ćwiczenia i w ogóle te diety, to moim zdaniem nie ma sensu, jak się nie pije odpowiedniej ilości wody, bo nawet jak się człowiek za bardzo nie rusza, to jeżeli pije dość dużo wody, to myślę, że nie tyje za bardzo, a może nawet trochę chudnie. Jeśli oczywiście tam wiadomo kalorie, no ale nie będziemy wchodzić w to za bardzo, bo to myślę, że to już akurat jest zbyt oczywiste, chociaż no nie wiem, jeżeli to jest takie oczywiste, to powiedzcie mi, czemu ludzie tak mało wody piją? Też powinni nie mieć z tym jakichś wielkich problemów, nie? No tak, ale ogólnie, co tam jeszcze mogę powiedzieć? No, jest to taka moja historia. Ten film nie powstał po to, żebyście, nie wiem, nagle mieli rzucać energetyki czy coś, albo mówili mi, no ale mi to nic nie robi. No, świetnie, cieszę się, że ci nic nie robi, tylko pamiętaj, że to po prostu jest indywidualna kwestia. No, w moim przypadku wyszło na to, że by lepiej tego nie pić, ale nawet jeśli zrezygnujesz z tego pod względem finansowym, to w sumie tak, zawsze coś zaoszczędzisz. Tak, drodzy widzowie, także no myślę, to była taka moja krótka historia w energetykach. Jeśli chcielibyście usłyszeć więcej historii, to możecie zostawić lajka, sub oraz komentarz. Możecie też nacisnąć dzwonek, aby mieć pewność, że nie przegapicie żadnego filmu. No i tam do zobaczenia w kolejnych historiach. Jeszcze będę musiał tą zakładkę społeczności uczęść. No. Także to tyle.